Zapisany. Wiktoria, zapisaj sobie temat. Teraz, żebyśmy przeszli sobie do takiego zadania. Mamy tutaj podać teraz polecenie. Przy okazji przypomnieć sobie pewne pojęcia, które już znajdziemy w lekcji. Następna runda. Może zagramy jeszcze dalej, Jasiu. Następna runda, bo tam jest blisko. To sprawdź. Nie wiem, zobaczymy. Odpowiedni wynik. Macie podane wszystkie długości krawędzi. Niektóre trzeba sobie dopasować. Tak, zaczynacie. Zdania stosu, które ma tu się tak wyrzucono, tak? Czyli trzeba stosować. Tak. Mariota też pisać wynik? Trzeba rozwiązać. Ale jeszcze mamy podane, że następnie.
z Polaków wierzchni. Ale ile to będzie ta jedna piąta? Z pola wszystko, wyliczając jedną piątą z pola powierzchni. Macie jedną piątą. Ale z pola powierzchni całkowitej. Na zakładki. Co trzeba zrobić? Kasia, chodź do kablicy, liczymy. Trzeba podzielić 1944 na 5, bo liczymy inaczej jedną piątą z liczby 1944. Dobrze, czyli na zakładki trzeba doliczyć 388 i 8. To teraz liczymy, ile łącznie tego papieru zużyjemy na oklejenie sześcianu łącznie z zakładkami. Tutaj na tablicy. Mamy wyliczone wszystko dobrze. Czy wszyscy już zapisali? Dobrze, popiszcie sobie. 6-8 rąbowy mały, jest też duży. Dobrze, na tym byśmy, moi drodzy, zakończyli lekcję. Ja popracę.